Ale my dziś od rana pokazujemy Państwu, że równie ciekawy i interesujący czas możemy spędzić w mieście, a konkretnie w Warszawie. Obecnie znajdujemy się w warszawskim kultowym już zoo, tuż przy wybiegu dla słoni. Dziś pogoda od rana dopisuje. Gazprom przykręcił kurek Europie. Minęła godzina 9. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Amerykański prezydent zażądał od koncernów naftowych wyjaśnienia, dlaczego nie zwiększają podaży paliw na rynku i pompują ceny. W liście skierowanym do dyrektorów Marathon Petroleum Corporation, Valero Energy i ExxonMobil prezydent wysunął zarzut, iż celowo zmniejszają one ilość przerabianej ropy. Obowiązuje jeszcze rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Doktor Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta USA Joe Bidena, ma koronawirusa. 81-letni Fauci od chwili wybuchu pandemii stał się w USA głównym ekspertem medycznym. Zarząd spółki nie rekomendował wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku. Projekt uchwały dotyczący wypłaty dywidendy zgłosił akcjonariusz Lotosu Nationale Nederlanden, otwarty fundusz emerytalny. Pewien nigeryjski artysta tworzy przy użyciu gwoździ i młotka. Na jeden portret potrzebuje 3 miesięcy i około 50 tysięcy gwoździ. Na brak zamówień nie narzeka. Południowe pasmo, dzień z Republiką. Tymczasem 44-milionowy ukraiński rynek jest o krok bliżej Unii Europejskiej. Komisja zarekomendowała dziś rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Od Polski będzie zależało, kto tędy będzie mógł przepływać, a warto zaznaczyć, że będą tu mogły przepływać jednostki o długości 100 km szerokości, o długości 100 metrów szerokości 20 metrów, no i takie, że będą mogły się sięgać 4,5 metra zatapialność ich.